Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Ze mną Tomasz Miller z blogu Miller Pije. Dokładnie, dzień dobry wszystkim. Tak. Tomasza Millera pewnie nie muszę wam przedstawiać, bo bardzo wielu z was dopytywało, kiedy wreszcie zrobimy wspólnie jakiś film, także okazją jest Komes wymrażany Porter Bałtycki Barrel Aged. I na tym właśnie Barrel Aged bym się chciał skupić. Samo porównanie Komesa wymrażanego do regularnego to na kanale Tomasza Millera na YouTubie. Oczywiście jest podlinkowany, także możecie bez problemu sobie obejrzeć tę degustację. Tutaj natomiast skupimy się na zanalizowaniu tego, jak czy co do tego piwa, które już mieliśmy okazję spróbować pod kątem, jak wymrażanie je zagęściło. Będziemy mogli zobaczyć, co wniosła do tego leżakowanie w beczce. Co jest istotne, jest to beczka po whisky szkockiej Glenmorangie, ale wcześniej w tej beczce leżakował bourbon Jim Beam. Tak, dokładnie. I to jest taka sytuacja... Czy to jest jakaś taka nie, to jest super, sytuacja zupełnie normalna i trochę nieintuicyjna z kilku powodów. Pierwsza sprawa jest taka, że w Szkocji jest niezwykle mało lasów i choć kraj ten kojarzy się z whisky, to Szkoci niestety nie mają beczek, które mogłyby pochodzić ze Szkocji. Więc kupują je z zewnątrz. Kiedyś, kiedy do Stanów było daleko i trudno było transportować, lub wręcz kiedy Stanów jeszcze nie było, a whisky już była, no to drewno pochodziło z Europy, więc leżakowano w beczkach po sherry lub ewentualnie po innych winach wzmacnianych. Natomiast od czasu, kiedy ta, powiedzmy, gałąź przemysłu, jaką jest produkcja bourbona i ogólnie whisky amerykańskich jest no taka mocna już na całym świecie, no to beczka po bourbonie jest absolutnym fundamentem szkockiego gorzelnictwa. Więc niewiele osób to wie, że kupujesz swoją ulubioną whisky z jakiejś destylarni, nieważne której, czy to będzie dymna whisky, czy to będzie słodka whisky, i ona najprawdopodobniej, a przynajmniej część tej whisky leżała w beczkach po Jimmy Beamie, po Jacku Danielsie i po innych whisky, które są tymi takimi hegemonami rynku, które po prostu mają dużo beczek, bo w Stanach jest tak, że można leżakować tylko w nowej beczce, czyli leżakujesz, koniec, beczka już jest na nic, a Szkoci te beczki przyjmują. I tutaj ta ciekawa historia jest taka, że już wiemy, że to jest barrel aged, ale też dostajemy od razu informację, że to jest po whisky szkockiej, co nie jest naturalne, bo zwykle jest tak, że w Stanach występuje takie coś, co nazywa ASB, czyli American Standard Barrel. To jest 190 do 200 litrów i wszystkie whisky amerykańskie w niej leżą, ale Szkoci mówi się, Tomek, nie wiem, czy naród wiesz... Naród oszczędny. No właśnie, bo ja z Poznania jestem ogólnie i tutaj... Ja też mam babcię z Rawicza, także wiesz, na pewno... Znasz temat, więc Szkoci też mają w sobie trochę tego genu poznańskości i oni robią tak, najczęściej, że biorą 5 beczek amerykańskich, tych barrels, które mają 200 litrów, i szkoccy bednarze robią z nich 4 beczki szkockie, które już się nazywają casks. I te beczki mają pojemność większą, około 250 litrów, i przy okazji one przechodzą taką rewitalizację, czyli są wydrapane od wewnątrz i jeszcze raz wypalone. Czyli tam już nic nie zostaje tego bourbonu tak naprawdę. Nie, no zostaje, no bo on wsiąka głęboko. Bourbon jest taka, no nie mamy klepki, ale bourbon wchodzi w beczkę mniej więcej na 1 cm, nawet trochę więcej. Widać taką linię na tej klepce, więc jak najbardziej, no ale oni chcą tej karmelizacji cukrów, więc chcą jeszcze raz wypalić. Nie? Ale my tutaj stoimy przy tych beczkach i wydaje mi się, że to nie jest ten case, dlatego że my tutaj mamy tak, nadruk, i właśnie, że... Tak. I właśnie do tego zmierzam, że to jest nietypowa sytuacja, bo jest to beczka po whisky szkockiej, która jednak jest formatem beczki amerykańskiej. Czyli wygląda na to, że te beczki, no tu już wiemy, że to jest Jim Beam, tak? Czyli wygląda na to, że te beczki z Kentucky dostały się do Szkocji, gdzie bez tego właśnie przekształcenia w kask zostało one zalane whisky Glenmorangie, nie? Więc ciekawa historia. No Glenmorangie w podstawowej wersji leży 12 lat, tak? Więc pewnie Jim Beam tutaj jest taka przesłanka, że to jest single barrel, czyli pewnie też tam jest kilka lat w beczce. Oni czyli nie... to są beczki prawdopodobnie 20-wieczne. Mogą być? No, tu ciężko tutaj może wszystkie rzeczy odcyfrować, ale myślę, że to jest przełom wieków. No niech będzie, tak? No, początek, może nie wiem, czy to jest ładnie, być lata 2000. Anglosasi używają tego sformułowania, nie wiem, czy po polsku brzmi ładnie, ale myślę, że na przykład to 05 to może być na przykład 2005 rok. Nie? Może tak, może nie. Mhm. Natomiast tak to wygląda. Więc jest to ciekawe, bo rzeczywiście większość szkockich whisky leży w tych, oni się nazywają hogshead, czyli głowa knura. Może to wynikało z tego, że teraz jest szybszy transport, nie? I ta beczka nie psuje się w tym transporcie w czasie
kiedyś jakby, żeby nie ryzykować, że zakażą sobie, czy tam, wiesz, nie, co niepożądane, ja myślę, to taki... wypalali tą beczkę, a teraz już tego znaczy, nie robią. Kiedyś wypalanie, no to w odcinku u mnie mówię o pięknej historii, kiedy mnisi zostawili na dziedzińcu beczkę, ona zamarzła i tak powstawiła wymrażane. No to tutaj wypalanie też jest, wiesz, karmelizacja, wzruszający jest, ta, to się nazywa alligator skin, czyli skóra aligatora od wewnątrz, to jest wspaniałe, ale prawda jest taka, że 300 lat temu, jak nie było przepisów prawnych, albo 250, jak w beczce były śledzie i, chciałem powiedzieć, waliło rybą, przepraszam, i mocno śmierdziało, no to się wypalało beczkę po to, żeby tym nie pachniało, tak? Natomiast teraz przepisy prawne, które gwarantują ten prestiż trunków leżakowanych, oczekują tego wypalenia, ponieważ ono gwarantuje, że beczka i drewno się otwierają właśnie na te klimaty znane z bourbona i też z whisky, czyli wanilia, słodycz, czekolada, taka deserowość cukrowa, którą ta beczka daje. I to wszystko się z drewna bierze. Tak, tak, tak. Prawdopodobnie ci, którzy mnie oglądają już dłużej, wiedzą o tym, że ja często degustując jakieś piwo, czy to leżakowane w beczce po bourbonie, czy leżakowane w beczce po na przykład Tennessee Whiskey, czyli Jacku Danielsie, tam mówię wyraźna wanilia, wyraźne waniliny z drewna. I to dla whisky amerykańskie jest absolutnie naturalne. Wręcz powiedziałbym, że to jest taki najważniejszy wyróżnik sensoryczny. Nie? No natomiast dobra. Ciekawe, co z tym zrobi whisky szkocka. Sam jestem bardzo ciekaw. Szkoda, że nie mamy whisky, żeby już porównać. Już znowu chciałem. No, wiesz co, dobra. Jak już to powiedziałeś, Tomek, ja to zwykle robię tak, uważaj. No to whisky już jest. Słuchaj, mamy whisky... Magia czasu, magia ekranu. Tak, dokładnie. Mamy whisky z tej samej destylarni, z której są beczki, więc jest to ciekawa okazja do tego, żeby porównać, jak smakuje destylat i czy jakieś naleciałości lub cechy sensoryczne przeszły z łychy do wymrożonego komesa. Także myślę, dosyć ciekawa sprawa. Słuchaj, ja będę musiał ciebie tutaj zabrać w świat alkoholi mocnych. Mówię o tym tak minimalnie, protekcjonalnie, bo rozmawialiśmy sobie w przerwie i wspominałeś o tym, że wcale nie jesteś jakimś wielkim fanem alkoholi mocnych, więc w pewnym... Nawet bourbonu nie jestem fanem, bo mimo, że jestem mega fanem piw barrel aged i po prostu uwielbiam, a już po bourbonie to szczególnie, to sam bourbon degustowany gdzieś w Stanach, no jakoś wrażenia na mnie nie zrobi. Ja nie? mogę ci powiedzieć, że tak, to jest oczywiście moja prywatna opinia, nie wszyscy się z nią godzą, szczególnie nie producenci whisky amerykańskich, ale Amerykanie mają o tyle lepiej, że nowe drewno działa szybko, więc ono szybko odda te wanilie, szybko taniny i ta whisky po kilku latach już jest na rynek. I to jest super, bo jest skala, wszystko co jest amerykańskie musi być duże, nie? Musi być grand. Natomiast Szkoci mają o tyle gorzej i lepiej, że oni te beczki już dostają jakby trochę wyciągnięte jest ten automatyczny. Właśnie nie wiem, czy można powiedzieć zużyte, bo przez to, że beczka nie oddaje tych tanin tak agresywnie, no to mogą być whisky, które mają 30 lat, 40 lat. A, można dłużej, dlatego, że nie będzie aż tak agresywnie. Bo kiedy weźmiesz whisky amerykańską, która ma 30 lat, co też można kupić, no to okazuje się, że ona smakuje po prostu jak zmielone meble. Jest tak drzewna, że bardzo to jest... Parkie. Mógłbym za to dostać po uszach trochę, wiesz, od osób, które kochają whisky amerykańską i ją produkują, ale ten wpływ beczki jest znacznie mocniejszy. Nie? Więc to jest taki ciekawy temat. Dobra, Tomek, przygotowałem tutaj kieliszki. To są takie kieliszki, które stosują wszystkie, powiedziałbym, wszystkie gałęzie gorzelnictwa. Czy to jest koniak, czy to jest armaniak, czy kalwados, czy whisky, czy whisky amerykańska. Tumbler? Nie no, tumbler to jest taka, powiedziałbym, naczynie do popijania whisky, do sączenia na lodzie. Już tam inne tematy, nie chciałbym tutaj nikogo poddenerwować, ale kola droga jest teraz, to nie ma co o niej mówić. Natomiast to właśnie w takich kieliszkach, one się nazywają Copita Glass, one się wywodzą z Sherry i Porto, się degustuje whisky. I teraz zanim w ogóle, proszę bardzo, oglądaj, zanim w ogóle coś tutaj zrobimy, Tomek, to ja mam takie przypuszczenie, nie wiem, czy to, bo może się okaże, że w ogóle tak to nie jest. To jest single malt. To jest single malt, oczywiście, czyli wyłącznie ze słodu jęczmiennego, co myślę, że piwosze będą rozumieć doskonale. I też ona jest oznaczona jako, tutaj jest American, to mieliśmy na pudełku, nie? Mieliśmy napisane, że to jest American... Mamy pudełko, musimy to sprawdzić. American cask, tak? To jest drewno amerykańskie. No i teraz tak, Tomek, wspominaj, że nie lubisz destylatów, co oczywiście natychmiast jak płachta na byka na mnie zadziałało. Punktem honoru jest teraz dla mnie, żeby w jakiś sposób cię do tych destylatów przekonać. Powiedz mi, czy w sztuce sensoryki piwnej jest w ogóle mowa o nerwie trójdzielnym czasem? Mówicie o tym, czy nie? Na przykład przy mocnych piwach, przy alkoholu. Nie. Nie. To nerw trójdzielny to jest taki zwierz, który jest między innymi w języku,
który reaguje na substancje niepożądane, toksyczne. Tak? Jakby się nabił benzyny, to zanim byś zaczął myśleć, ona jest niesmaczna, to ten nerw trudzielny ci natychmiast powie, wymiotuj, odwróć się i idź w drugą stronę. Nie? I tutaj jest tak samo, jest ten problem, że whisky jest wspaniałym nośnikiem smaku, no ale jest 40 V, tak? Więc ten prąd na języku uderzy. Więc to, co ja bym chciał, żebyś zrobił, to musimy zastosować takie podejście szlachetnie nazywane na gołą klatę. Czyli weźmiemy bardzo małego łyka te whisky, oczywiście po analizie aromatu, ale chciałbyś mówić to teraz, żebyś nie wyprzedził. Weźmiemy bardzo małego łyka te whisky i nie, w ogóle nie próbując w żaden sposób poszukać, bo wiesz, są takie, czasem śmieję, są takie mięśnie w szyi, niektórzy je mają, które tak odginają głowę, że pierwsza część ciała, jakiej dotyka alkohol, to jest dno żołądka. No i teraz my chcemy to zupełnie odwrotnie zrobić, czyli rozlejemy te whisky po całej jamie ustnej i wytrzymamy. I po prostu przetrzymamy to siłą umysłu, męstwa, tego, że jest mnóstwo ludzi, którzy oglądają, okej? Okay? Najpierw aromat, nie? No to, znaczy ty tutaj też masz kolor, nie? Ja powiem szczerze, trochę się bałem, że będzie bandaż i ten, i asfalt, no że tak, to będzie. To nawiązujesz do whisky ze sławnej wyspy, która nazywa się Isla. To też, jeśli ktoś to na pewno też te beczki się czasem pojawiają w piwie, więc warto wiedzieć, że tak się wymawia, choć pisze się zupełnie inaczej, Islay się pisze, ale to jest tylko fragment świata whisky, który absolutnie nie jest dla wszystkich, no bo tak jak mówisz, bandaże, jodyna, szpitale, asfalt, smoła. Artbeck, Lafroig. Tak, dokładnie. Tutaj masz do czynienia z whisky ze Speyside i to, co ciekawe, ta destylarnia, wąchaj sobie, zaraz mi powiesz, co myślisz, i ta destylarnia, ona powstała w 1897, ale kilkadziesiąt lat wcześniej w tym miejscu działał browar, zanim ten browar został przekształcony w gorzelnię. Więc tak naprawdę możliwe, jest, że tutaj, jest tutaj więcej linków. Używali tak. Po browarze. No być może. Jest tutaj taki, powiedzmy, link z browarnictwem. No i teraz sytuacja wygląda w ten sposób, że ta whisky no, przez tamte 12 lat była w takiej właśnie beczce, która pochodzi ze Stanów, bo to jest poddane specyfikacji. Czyli nie ma tu na przykład Sherry ani Porto. No i tutaj dymu nie ma. Ona pochodzi z regionu Speyside. Słodki aromat jest. Tak, Speyside, tam jest 50 destylarni, jest na każdym zakręcie destylarnia. To jest mniej więcej połowa wszystkich destylarni w Szkocji. I oni słyną z tego w tym regionie, że to jest whisky słodka, lekka, deserowa, często lekko owocowa, waniliowa, kremowa, tego typu rzeczy. No więc kremowa, tutaj nie uświadczysz żadnych takich aromatów ekstremalnych. W poprzednim odcinku wspomniałeś, że w piwie tematy maślane są niepożądane. W whisky ta kremowość z masłem często trochę w czeskim piwie graniczy. No, może być. Widzisz, jest dużo ciekawych obszarów do eksplorowania. Tomek, czy jesteś gotowy? Tutaj też ja bym powiedział, że jest trochę takich jakichś aromatów, które wskazują, że to mogło być lekko kwaśne kiedyś. Powiedziałbym, że jest... Ale to, że jakieś kwaśne zacieranie, tak? Tak. Bo to jest takie że te klimaty burbonowe. Kojarzy, te klimaty tak. Wspominałeś, że byłeś kiedyś w destylarii Jack Daniels. Tak. Jeśli zacierali, sour mash, mogłeś tak. Sour mash, właśnie, mogłeś to czuć, nie? Druga sprawa jest taka, że to nie jest taka słodycz czysto cukrowa, tylko gdzieś tam w tle można tutaj jakiś... Mało go jest, ale jest jakiś owoc, tak? Czyli jest trochę takich rzeczy, które... Jest trochę jabłko? Takich rzeczy... Może jabłko, a może coś trochę cięższego. Ja bym szedł może w jakieś klimaty takie leśne. Jakiś, wiesz, jogurt z owoców leśnych, takie klimaty. Może czegoś takiego bym szukał. Okay. Natomiast ważne jest to, żeby zobaczyć, czy to nie jest sam cukier. Bo są takie whisky, które są typowo lukier, cukier, wiesz, tego typu rzeczy. Nie? Ona jest dla mnie taka kremowa właśnie, taka troszkę tak. Kojarząca się z jakimś takim likierem. Takim może być likier, palony cukier, troszeczkę. Może nie palony, właśnie nie palony, ale taki cukrowy. Może być, tak. No i teraz jednoznaczne pytanie. Już abstrahując od tego, czy to jest twój profil, czy to jest twoja koncepcja, no ulubione jakieś tam nuty smakowe i tak dalej. Przyjemne czy nieprzyjemne aromat? Przyjemne. No przyjemne, no to przyjemne. Spoko, można pić, tak? Teraz Tomek, ja to zrobię najpierw, ty to zrobisz po mnie, dobra? Mały łyk, od razu ci powiem, ślinianki wystrzelą, tak? Czyli to dobrze, bo one rozcieńczą ten alkohol, nie będzie tak właśnie, miło. Właśnie, dlaczego się nie rozcieńczą? Bo słyszałem tam znaczy, jedną ta, kroplę się tak, tam nie, no to są takie, to też jest temat trochę na inną rozmowę, bo już myślałem, 3 godziny dobra, odcinek. Natomiast ale nie ona już jest rozcieńczona, tak? Bo to jest whisky, która ma 40 czy 43, jeszcze raz sprawdzimy, całe czary teraz padły, jest 40%, tak? Czyli ona de facto już ma w sobie wodę. Bo w beczce jak była, miała więcej. Miała więcej, miała moc beczki, nie? Zalewa się w 60 kilka. Natomiast 40%, no to gwarantuje co? Niższa akcyza? Czyli to jest ready to drink. Ready to drink, tak można powiedzieć. Okay. Tomek, mały łyk, przybacz się teraz, jak ja to zrobię. Wszędzie. Ona jest chłodna, bo tu jest chłodno. Nie będzie to trudne, ale to jest konieczne. Dobra.
szczególnie podniebienie. Mhm. Tak przy piwie tego jakby nie doświadczyłem, żeby podniebienie pracowało. Znaczy tutaj alkohol jest nośnikiem smaku. Jeśli ktoś się, nie chcę powiedzieć otwórz się na alkohol, bo to źle brzmi, tak? Ale jeśli ktoś się nauczy go akceptować, to on przestaje stać w drodze i on ten smak intensyfikuje. Trochę jak w piwie wymrażanym, że jest tego więcej w tej samej objętości. Nie? Mhm. Tylko problem jest taki, że ten nerw trójdzielny teraz mówi, ej, dałeś mi etanol, on mnie trochę piecze, on mnie trochę, takie piękne słowo jest opisowe, otrząsa, tak? On mnie trochę otrząsa, trochę mi się... No myślę, że będzie nieprzyjemnie. Też zrobiłeś trochę tak, że być może wziąłeś za mocny wdech i on tam cię troszeczkę żachnął, nie? To się czasem zdarza. Ja miałem jakąś taką sytuację, prowadziłem sporą degustację i raz na milion łyków się zdarza nie ta dziurka, czyli do płuc zamiast do żołądka. No i zbierałem się z tego przed dużym audytorium długo, nie? Więc to się po prostu zdarza. Mhm. Natomiast ten alkohol wybrzmiewa, tak? Czyli no tu jakby zależy nam na czasie, bo jest nagrane, więc chcemy przeć i tutaj odcinek chcemy, żeby trwał. Natomiast ten alkohol zaczyna gasnąć i zaczynają zostawać inne rzeczy, tak? I jeśli o alkoholu zapomnisz, no to zostaje jakiś smak, tak? Mhm. I nawet no, sensorek piwny powinien sobie z tym radzić tutaj, łatwo je rozpoznawać, ale nawet jak ktoś nie ma pojęcia o sensoryce, no to wie, że po prostu ten finish tam jest, tak? Że jakiś smak, nie wiem, czekolada, gorycz, drzewo, takie gorycz. Rzeczy można by tak to nazywać, tak? No i to jest właśnie to wrażenie. Jak widzisz, nie ma bandaży, nie ma dymu, nie ma jodyny, bo to nie jest ten styl whisky, nie? Także tak to wygląda. No i teraz pojawia się pytanie, które jest sednem sprawy. Czy te jest to... sensoryczne tematy, tak? Pojawiają się też... Ja powiem szczerze, że ja, jak żeśmy na twoim kanale próbowali, porównywali z tym regularnym konstem, to ja miałem wrażenie, że właśnie czuję destylat już bez porównywania, nie? Na pewno jest słodszy aromat piwa przez te nuty melanoidynowe, troszkę śliwkowe, takie powidła śliwkowe, ale wydaje mi się, że ten destylat jest tam wyczuwalny. Nie wiem, jak ty to znajdujesz. No ja tutaj na nosie przede wszystkim czuję jakby to, co już mnie nauczyłeś, czyli porter bałtycki. Tak? No to tutaj ta kawa to jest dla mnie taki pierwszy rząd. Mhm. I rzeczywiście tej owocowości, co już zresztą wskazywałem wcześniej, troszeczkę jest. Tak? Śliwko właśnie, tam gdzieś. No ja czy wtedy chodzi, śliwkę, ja wtedy wziąłem śliwkę, ale wtedy owoce, jeszcze tak? Nie robiłem twojej sztuczki z wytrząsaniem tutaj. To nie jest na pewno bourbon, tak? Czyli to nie jest mega waniliowy aromat. To jest bardziej taki subtelny, bardziej kremowy, tak? Może to nie jest piękne słowo w sensoryce, ale spokojniejsze. Trochę spokojniejszy. Bourbon jest bardziej do przodu, natomiast jest też krótszy i nieco mniej złożony. Tak? Czyli on by uderzył szybciej, byłby łatwy do wypicia, ale miałby w sobie trochę mniej tej złożoności. Więc fajnie, że tutaj ta złożoność może być oddana piwu, bo jak widzisz, to tworzy pod nim taką warstwę już na aromacie. Nie? No ale jednak pozostanę przy piwie. To znaczy, w momencie, kiedy przełknąłem ten porter, to poczułem jak balsam, który łagodzi mi te podrażnione... Znaczy Tomek, to jest... Tak, to ja się z tą zgadzam w 100%, ale to też jest w ogóle wiele metod, czy wiele sugerowanych sposobów degustacji tak działa. Czyli na przykład whisky dymna, o której wspomniałeś, rozsierdza język i ostryga w Szkocji przy oceanie, gasi to rozsierdzenie. To było tak samo. Wypiłeś mocny alkohol, który cię tam trochę podrapał. No i zgadzam się z tobą. Miałem tę samą konstatację, że ta oleista, taka właśnie gęsta konsystencja tego wymrażanego piwa tak łagodzi, tak koi, nie? I jest naprawdę... Bo jak żeśmy pili po raz pierwszy, to ono było rozgrzewające, a teraz ono jest wręcz chłodzące. Teraz to jest terzenie. Łagodzi po whisky, ale też to, co mi się podoba, to, że tutaj ta gęstość smaku, nie niesiona tak wysokim alkoholem, bo go jest znacznie mniej, jest potężna, jest duża, jest taka łatwa do przyjęcia. Te 20% porównania przy tym to już się wydaje, że nie czuć tego alkoholu. Tak, dokładnie. Więc to jest na pewno ciekawa rzecz. Jak znajdujesz elementy beczki, finiszowania w beczce? Czy czujesz na przykład, czy jesteś w stanie wyczuć tutaj na przykład ten wpływ tego bourbonu już w piwie? Znaczy, bourbon był dawno temu, nie? Musimy to powiedzieć. Nie mamy informacji o tym, jak długo Glenmorangie leżała w beczkach. Natomiast no, przy standardowej edycji, która... No, oni też mają edycję No Age Statement, bez deklaracji wieku. No powiedzmy, to będzie 8 lat. No to ten bourbon pewnie był tam 8... Tak? Nie wiem, no, jeśli nie ma deklaracji wieku, no to minimum jest takie jak...
Jak wyszło. Jest takie, jak ma być. No, tak można powiedzieć. Jak tak? Klient żyć. No, jeśli popyt jest duży, to minimum jest mniejsze. Jeśli popyt jest mniejszy, to minimum jest większe. Nie? Natomiast jeśli od 12 lat na etykiecie się chwalą, no to poniżej pewnie się nie chwalą. No i teraz, więc ten bourbon był wcześniej, tak? Więc ja raczej szukałbym nie tyle drewna i nie tyle bourbona, co tej whisky szkockiej. No i wydaje mi się, że tutaj te klimaty tej słodyczy też są łatwe do znalezienia. Nie? No, one są ciężko podbijane mi powiedzieć, tak, sportem, ciężko powiedzieć, na ile one pochodzą z portera, na ile pochodzą z whisky. Nie? Natomiast na pewno to jest temat, który jest ciekawy i wydaje mi się też, że te dwa style się układają dość komplementarnie. Nie? To znaczy, że ta słodycz pięknie się wpisuje w tę gęstość portera. No. Przyznasz, że ten porter teraz jest naprawdę łatwy do picia, przyjemny. Znaczy, on nie był trudny dla mnie, ale rzeczywiście akcenty są zupełnie inne. On teraz jest dużo bardziej taki wręcz aksamitny, taki na języku, tak. Gładki. No, to jest rzeczywiście pieszczota. To jest taka metoda kontrastu, tak? Że zabrałeś swoje narzędzie sensoryczne, język do ekstremów i za chwilę wracasz do takiego miejsca komfortu. Nie? Czyli widzisz, tutaj jest dużo ciekawych doświadczeń do dokonania z tym komesem, bo możesz się napić portera bałtyckiego komes, który jest tą podstawową wersją, żeby poznać styl piwa. Później możesz wejść do wymrażanki, a później możesz szukać z moltem tego, jak to smakuje. Tych tak. punktów stycznych. Mhm. Ja myślę, że na pewno czuć, że to jest beczka po whisky, a nie po bourbonie. Co dla miłośników bourbonu, no trochę szkoda, tak? Ja jestem miłośnikiem bourbonu, ale... Te beczki po bourbonie już są takie troszkę oklepane. No właśnie, nie? Ale nie ma dużo piw z beczek po bourbonie. Jest ich trochę, tak, chyba, prawda? Także tak to wygląda. A ja mam do ciebie inne pytanie. Rok temu było barley wine po koniaku. Tak. I wiem, że je piłeś. Ja nie piłem, więc jestem ciekaw. Jak odebrałeś ten wpływ destylatu winogronowego, który jest zupełnie inny w naturze? Bardziej owocowy, bardziej rzeźki, lekki? Wiesz co, no tam takiej możliwości porównania nie miałem, natomiast wydaje mi się, że tam taka alkoholowość tego destylatu chyba bardziej wychodziła niż tutaj. Tutaj jest to bardziej wszystko ułagodzone. Nie wiem, czy było dłużej leżakowane, ale tam ten koniak rzeczywiście bił po nosie. Tutaj on jest bardziej subtelny. Koniak jest lżejszy, bardziej lotny, nie? Natomiast rzeczywiście zboże, whisky pięknie kryje ten alkohol i dlatego dużo miłośników whisky ją lubi, dlatego że łatwo ją wypić po prostu, nie? Że tego alkoholu nie trzeba ukrywać. Mhm. Natomiast tutaj rzeczywiście myślę, że długo zapamiętam ten odcinek z uwagi na ten moment kojenia, bo ten moment kojenia był niezwykły, tak jak powiedziałeś, wręcz balsam. Nie? Tak. Interesujące. No i pięknie tutaj się rozwija. Znaczy ja myślę, że tutaj to finiszowanie w beczce jest tylko tym takim wisienką na torcie, a główną robotę robi tutaj porter bałtycki, wymrażany swoją gęstością, swoją śliwkowością, owocowością, ale taką z leżakowania. I to moim zdaniem jest kwintesencją tego typu. Ja myślę, że właśnie po tym, jak w poprzednim wideo, które nagraliśmy, przedstawiłeś mi tę kategorię, to też jakby staje się jasne, że ciężko ją przesłonić, nie? Że ona jest jakby, ten styl jest tak wyraźny, że rzeczywiście pięknie go widać. No, bardzo ciekawe doświadczenie i po prostu... No, myślę, że fajnie się stało, że mogłem tę degustację przeprowadzić z tobą i mogłeś taką whisky tutaj przywieźć, bo no, na pewno bym nie kupił single malt, tylko po to, żeby go porównać z piwem, no bo co ja potem z tym single maltem zrobię, nie? No wiesz, to jest jakby już takie może temat na przyszłość, może ci się kiedyś spodoba takie właśnie degustowanie, ale też no, jakąś tam powiedzmy cechą whisky jest to, że jeśli w butelce nie ma bardzo dużo powietrza, to możesz ją trzymać nawet 100 lat, także... Zamkniętą korkiem, ale otwartą, tak? Czyli może, A przelewa się do mniejszych, żeby mniej powietrza było? Przelewa się, ale ja tego nie zrobię jeszcze nigdy w życiu z lenistwa, także no mógłbyś to oczywiście zrobić, tak? Masz jedną trzecią butelki, mała karafka i tak dalej, ale tutaj jakby no jest to takie doświadczenie, też można to doświadczenie zrobić na przykład w barze, albo no wtedy nie przyniesiesz wymrażonego portera, jest tylko 4040 butelek. 4040 butelek tylko w sklepach specjalistycznych. Cena z tego, co słyszałem, bo to zawsze wszystkie elektryzuje, będzie co najmniej atrakcyjna, jeżeli chodzi o tego typu trunki, aczkolwiek sztosy muszą być drogie. Ja powiedziałem, że trochę za tanio, no ale cóż. Nie wzięli tego pod uwagę w browarze Fortuna, także moim zdaniem cena jest naprawdę atrakcyjna. Mnie jako poznaniaka cena mi się spodobała. Natomiast
bądźcie ludźmi i po prostu nie kupujcie po 6 butelek, bo no, żeby jak najwięcej osób mogło spróbować. Żeby każdy mógł spróbować, dokładnie. No, także mam nadzieję, że sklepy wprowadzą jakąś reglamentację jednak, bo... No szkoda... Butelka na klienta, o, takie tak. Coś. Na tydzień. Dobrze, myślę, że to był ciekawy dla Was odcinek. Dowiedzieliśmy się ciekawych rzeczy o tych przerabianych beczkach, chociaż tutaj nie w tym przypadku akurat. Mm-hmm. Dowiedzieliśmy się o tym, że beczka po whisky wcześniej bardzo często jest po bourbonie. Tak. Ja w ogóle słyszałem, że kiedyś beczki były głównie używane nie do leżakowania, a do transportu. No bo kiedyś to było główne naczynie. Dzisiaj masz jakiś tam tank, Mausera, paletopojemnik. No a wtedy była beczka po prostu i to leżakowanie było takim... I słyszałem, że właśnie dlatego te szkockie destylarnie używały beczek po sherry, bo to było beczki, w których sherry przypływało z Dokładnie tak było, Hiszpanii tak. do Anglii. Bo Brytyjczycy lubią sherry I pili, Porto. I Porto tak samo i pili je często i gęsto. Zostawały nie beczki, wozili beczki do Hiszpanii więc, z powrotem. Dokładnie. Czyli więc... tak czy owak Szkoci jakby potrafili wykorzystać zawsze potrafili... produkt tak, jakby tak, już... Tak, tak, dokładnie. Opakowanie. Czy ta cyrkulacja historyczna zawsze była ciekawa. Nie? Czy to z Portugalią, czy to z Hiszpanią, czy teraz ze Stanami. Hmm. A zatem porter bałtycki, wymrażany, Comes, leżakowany w beczce po Glenmorey, 2020 rocznik. Dobrze mówię? Gdzieś to widziałem? Nie, to na Comesie była 2020. Nie mamy tutaj rocznika, no ale zasadniczo to jest 2021 rocznik wypuszczenia. Natomiast rocznik leżakowania to piwo spędziło 9 miesięcy w beczkach, wcześniej kilka tygodni wymrażania, wcześniej kilka miesięcy jako Comes, więc prawdopodobnie zaczęło powstawać w 2019 roku, mhm. Więc myślę, że też fajnie to nawiązuje do tych lat leżakowania i pokazuje, że piwo też nie jest takim prostym trunkiem, ja że prawda, trzy tygodnie i do sklepu. Powiedziałbym, że wręcz ta butelka jest takim jakimś tutaj może zapisem czasu, bo to był ciekawy rok, ten 2020. Ona się zaczęła ważyć wcześniej, później wymrażać, później cały czas w beczce różne rzeczy się działy, jak wszyscy wiedzą, po drodze, także no na pewno interesująca rzecz. No i Tomek, ten efekt balsamu, już mi wstyd, ja nie wiem, 5., 6. łyka, chciałem tak, wiesz, jeden łyk i tu miło stać, a po prostu piję zaraz. Zatem przypominam tym, którzy jeszcze nie widzieli, że pierwsza część degustacji jest na kanale Tomasz Miller na YouTubie, oczywiście podlinkowane, tam zapraszamy Was. No i cóż, napiszcie jak Wasze wrażenia z degustacji, jak już uda Wam się kupić i zdegustujecie to piwo, jak Wasze wrażenia napiszcie w komentarzach. Jestem bardzo ciekaw, na pewno to jest piwo, które no jest wyjątkowe. Jest wyjątkowe ze względu na proces produkcji, ze względu na swoje walory sensoryczne i może nawet częściowo na tę historię, że to prawda ten rok tak, o roku tak, ów. Tak, tak. Zatem Wasze zdrowie. Wasze zdrowie. Do usłyszenia. Cześć.